Cześć kochani, tutaj Dominika i witam was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy trochę o Psycho Couple. Tak, nie mam pojęcia jak to się stało, ale nigdy w sumie o nich nie nagrałam żadnego odcinka. Jakoś zawsze zostawiałam to innym youtuberom, ale dzisiaj stwierdziłam, że przyszła moja kolej, bo już po prostu nie mogłam tak patrzeć na to wszystko z boku i stwierdziłam, że wypowiem się trochę na ich temat, ale zanim przejdziemy do tego jakże wspaniałego rodzinnego kanału, no to chciałam jeszcze podziękować tej osobie za aktywność na moim Instagramie. Pozdrawiam Cię, a moje social media, jakby ktoś był ciekawy jak jest, no to znajdziecie w opisie. Już widzę tych wszystkich fanów Psycho Couple, którzy bez obejrzenia mojego filmiku już zaczynają mnie tam hejtować w komentarzach, ale cóż, może najpierw się wypowiem na ten temat, a potem Wy stwierdzicie, co z tym zrobicie, jakie są wasze opinie na temat tego wszystkiego, aczkolwiek myślę, że w większości z was będą podobne. Ale tak, w sumie Psycho Couple, właśnie, oni są teraz The Happy Family, więc może tak ich powinnam nazywać. Bardzo ich nazwa przypomina mi The Ace Family, o których już nagrywałam chyba jakieś 2 odcinki, coś takiego. Czy tak podobne ich nazwy są przypadkiem? Nie sądzę, tym bardziej, że jeszcze ich osobne Instagramy jest The Happy Ola i The Happy Kamil. Ich wspólny Instagram The Happy Family. Jak tak dużo razy powtarza się słowo happy, żeby pokazać, że są oni tacy szczęśliwi, to aż śmiem w to wątpić. Ciekawe czemu. Ale dobra, zacznijmy może od pana Kamila. Z nim, Boże, było tyle dram, już po prostu... Samo oglądałam jakieś filmiki właśnie innych na jego temat. Aż na myśl przychodzi mi drama sprzed jakiegoś roku, czy jakoś tak, kiedy stwierdził, że dlatego jego dziewczyna, czyli właśnie Ola, jest tak młoda, bo dzięki temu ma gwarancję, że długo będzie ładnie wyglądała, czy coś takiego powiedział. To już była przesada, to już wywołało niesamowite kontrowersje, no bo jakby czy jest z nią tylko dla wyglądu? Czy według niego ona nie ma żadnych innych wartości? Skoro tak się na jej temat wypowiadał. No właśnie, wszyscy radzili tam Oli, mówili właśnie, żeby o, zerwij z nim. Ale nie, słuchajcie, tak się nie stało. Za to ona zaszła w ciążę. Także ja sama naprawdę jestem ciekawa, czy oni po prostu pewnego dnia zobaczyli ten kanał The Ace Family i zobaczyli, że oni odnoszą sukces, że nagrywają z dziećmi i postanowili, o, urodzimy też dziecko, jedno, drugie i będziemy z nimi nagrywać te filmiki. Czy może mają Lyrę i to drugie dziecko w drodze rzeczywiście z miłości? Mam nadzieję, że właśnie ta druga opcja jest prawidłowa, a nie pierwsza, bo ta pierwsza jest... No to byłaby przesada specjalnie mieć dzieci tylko po to, żeby mieć content na kanał i tylko po to rodzić dzieci. Nie, to... Mam nadzieję, że to nie przez to. Serio. Ale ta pierwsza opcja, słuchajcie, w sumie też ma sens. Dlatego, że aktualnie cały ich content kręci się wokół tej Lyry, jak i nienarodzonego dziecka. Już właśnie, zanim Lyra się urodziła, to już wykorzystywali ją dla wyświetleń, nie wiem jak to inaczej nazwać, bo jeszcze nie ma ich dziecka na tym świecie, a oni już cały content, absolutnie cały content opierają właśnie na niej. No może zdarzą się jakieś tam łącznie 3 filmiki, które nie są o niej. Także w momencie, w którym ona zaszła w ciążę, no to już właśnie zmienili nazwę na The Happy Family. No i teraz sobie patrzę się na dół, bo tu mam ich kanał. Tak czy siak patrzę, Dzidzia ma wysokie tętno. Czy nasza ciąża była planowana? Zobaczcie pokoik naszej córeczki. Jaki jest nasz plan porodu? Ile przytyłam w ciąży? Absolutnie wszystko. Potem kolejne poród zaczęło się. Poród, Dzidzia jest już z nami. Wszystko na ich kanale jest o tej Lyrze. Nawet, słuchajcie, zrobili z tego jakąś po prostu serię, nie wiem, serial, reality show, czy jak to tam. Przed porodem sezon był zerowy, potem po porodzie sezon pierwszy. Teraz pytanie, czy sezon drugi będzie, jak Lyra będzie miała 2 lata, nie, roczek, wybije jej roczek, czy może jak urodzi się ich drugie dziecko, bo już, jak właśnie już mówiłam, ona jest w drugiej ciąży. Chodzi mi jakby naprawdę o sam fakt, że to dziecko ma po prostu praktycznie non-stop kamerę przed twarzą.
ile można? To dziecko ma kilka miesięcy. Postawcie się też na miejscu Lairy. Wyobrażacie sobie, że dorastacie i jesteście, nie wiem, już w przedszkolu, okej, może wtedy jeszcze dzieci nie mają telefonów, chociaż kto wie, bo w sumie teraz bardzo szybko dostaje się jakieś telefony i wszyscy mają dostęp do internetu. No ale dobra, powiedzmy, że jest w szkole już. I nie wiem, dzieci się mogą z niej śmiać, bo mogą zobaczyć niektóre zawstydzające pewnie momenty z jej życia w internecie. No wyobraźcie sobie, że wasi rodzice mają kanał na YouTubie i publikowali od waszych narodzin, nawet przed narodzinami, po prostu całe wasze życie, jakieś zawstydzające nawet momenty, wszystko. No nie wiem, no ja bym się źle z tym czuła, że wszyscy mogą sobie po prostu wpisać to w internet i zobaczą mnie na każdym po prostu etapie życia. Jest to nawet trochę przerażające dla mnie. I domyślam się też, że cały czas będą nagrywać tą Lairę, aż do, nie wiem, do momentu, w którym ona nie będzie na tyle świadoma i żeby powiedzieć, nie wiem, dość. No ale póki jest nieletnia, no to tutaj rodzice niby decydują o tym wszystkim. Więc naprawdę jestem ciekawa, jak to się wszystko rozwinie, tym bardziej jak będą mieli drugie dziecko. Pewnie też je będą tak cały czas nagrywać. A tak naprawdę ich całym źródłem utrzymania jest teraz ta Laira i to nienarodzone dziecko, jakby nie patrzeć. Bo mówię, wszystkie filmy się wokół nich kręcą. Też zwróciłam w ogóle szczególną uwagę na pewne tytuły, bo totalnie nie rozumiem, czemu mieliby coś takiego ogłaszać światu? Na przykład, Laira wypadła z łóżeczka. Laira bardzo cierpiała. Dzidzia nie była bezpieczna. Popełniliśmy błąd. Co to są za tytuły w ogóle? Czemu się chwalą tym? No przynajmniej mam takie trochę wrażenie, wstawiając taki filmik, że coś takiego się stało. Tak naprawdę, nie wiem, chcą po prostu przykuć uwagę innych do tego filmiku, żeby tylko go obejrzeli. Nie ma czym się chwalić, jakby nie rozumiem tego. I też, słuchajcie, zrozumiałabym, gdyby nagrali kilka filmików o tym dziecku. Właśnie na przykład Ola by jakby opowiadała o tym, jak ten poród jej przebiegł, jak to jest i tak dalej, bo pewnie wiele kobiet jest ciekawych, które, nie wiem, są na przykład w ciąży, jak to będzie, no ale każdy szczegół z życia pokazywać w internecie, to już jest według mnie przesada. No ale co, no taka jest moja opinia w tej kwestii, po prostu ja tutaj myślę o Lairze, o jej, nie wiem, przyszłości, że będzie miała po prostu ciężko. Wiedząc, że całe jej życie jest w internecie i każdy w każdym momencie może je sprawdzić, zobaczyć filmik o niej. Dziwne się to po prostu mi wydaje. Ale piszcie, co wy o tym wszystkim myślicie, co wy myślicie o Psycho Couple, a tak naprawdę o The Happy Family, bo jestem ciekawa waszych opinii. Oczywiście możecie mieć inne opinie niż ja. Ja tutaj podkreślam, nie musicie mieć takiej jak ja, bo już widzę te komentarze po prostu, że o, coś tam, co tam mówisz. No ale taka jest moja opinia, wy możecie mieć inną. I tyle. Jeśli ten filmik wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. I zapraszam na Instagrama, jeśli jeszcze wam tam nie ma. Słuchajcie, widzimy się w następnym filmiku, czyli już niedługo. Do zobaczenia, pa pa.